Znamy zwycięzców konkursu Radia 5 na najsmaczniejszy chleb w regionie. Jak informowaliśmy z okazji Dnia Chleba, każdy mógł dziś przynieść do Radia 5 chleb własnego wypieku. W sumie do redakcji dotarło kilkadziesiąt bochenków. Chleby razowe, pszenne, orkiszowe, owsiane, z ziarnami, z żurawiną i wiele innych. Jury wybrało trzy najsmaczniejsze. Pierwsze miejsce przyznano Małgorzecie Górskiej z Bakała Druga nagroda trafi do Łukasza Glinickiego z Suwałk, a trzecie do Jolanty Golubek, też z Suwałk. Zwycięzcy otrzymają sprzęt AGD. Jest też nagroda specjalna. Najlepszy chleb zostanie upieczony w naszej piekarni i będzie można kupić go w sklepie, powiedział Radio 5 Adam Ołów, właściciel piekarni Cymes Suwałk, współorganizatora konkursu. Byliśmy w ogóle zaskoczeni całą frekwencją i zainteresowaniem radiosłuchaczy tym konkursem. Także cieszymy się, że Znalazł jakieś uznanie wśród, wśród radiosłuchaczy. Wpłynęło ponad 29 chlebów, więc myślę, że tutaj można wybrać. Było z czego. E, jesteśmy naprawdę pod wrażeniem tego. Mój faworyt akurat znalazł się w pierwszej trójce, e, także myślę, że walory smakowe tutaj tego chleba e, i wygląd zewnętrzny e, przeważyły, e, że, że, że był to, że i znalazł się w naj w, pierwszej trójce. Nagrody, które żeśmy przewidzieli to sprzęt AGD, no a myślę najbardziej taką prestiżową nagrodą to jest fakt, że będziemy starać się wspólnie taki chleb odpiekać w naszym zakładzie, gdzie będzie dostępny do kupienia w sklepach, które zechcą z nami współpracować.